Dziś mieliśmy znakomite podsumowanie sezonu piłkarskiego w gminie Halinów. Z każdym rokiem rozwijamy szkolenie dzieci i młodzieży w naszej gminie. Przybywa nam nowych talentów i oprócz prowadzonego klubu KS Halinów prowadzimy również szkolenie w zakresie Akademii Młodych Orłów wspólnie z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. Najważniejszą w tym roku inicjatywą było połączenie dwóch największych klubów piłkarskich w gminie Halinów, czyli dawnego Respektu oraz Stowarzyszenia Rozwijamy Talenty Młode Orły. Myślę, że z każdym rokiem ten projekt będzie się coraz lepiej rozwijał. Dziś na naszym obiekcie w Długiej Kościelnej uczestniczyło w turnieju 90 piłkarzy z naszej gminy. Uczestnicy rozgrywek, jak i ich opiekunowie, rodzice byli zadowoleni z poziomu piłkarskiego, z zaangażowania. Ja jestem również bardzo zadowolony z tego projektu i na pewno gmina Halinów będzie w przyszłości dbała o sport, dbała będzie o rozwój młodzieży w zakresie kultury fizycznej, sportu, w zakresie również piłki nożnej. Myślę, że w przyszłości będziemy osiągać coraz większe sukcesy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim trenerom, opiekunom, dziękuję zarządowi klubu, dziękuję także Radzie Miejskiej w Halinowie, która pozwala na wspieranie finansowe tego projektu.